Rozmowa dnia. A w naszym studiu minister Elżbieta Rafalska, czyli szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam serdecznie, pani minister. Witam pana i dzień dobry państwu. Tak, przed chwilą przeglądaliśmy razem gazetę i powiedziała pani, że troszeczkę ciśnienie podniósł pani artykuł z pierwszej strony Dziennika Gazety Prawnej. Ja o nim jeszcze nie wspominałem, to teraz jest dobra pora. Tytuł z pierwszej strony. Urzędnicy sprawdzą, jak rodzice wydają pieniądze z 500+, wypytają sąsiadów, poproszą o faktury. No ale chyba jakaś kontrola nad tym powinna być, więc nie wiem, dlaczego podniosło się pani ciśnienie. Bo taki tytuł trochę sugeruje, że wszystkie świadczenia rodzinne będą poddawane kontroli, a my od samego początku, jak wprowadzaliśmy nasz rządowy program, powiedzieliśmy, że i mówiliśmy, że rodzina sama decyduje, na co będzie wydawać pieniądze przeznaczone na wychowanie dzieci i że ufamy w to, że jej decyzje będą najlepsze, aczkolwiek zostawiliśmy taki mechanizm awaryjny, który powinien być używany tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdzie jest zagrożenie, gdzie są środowiska dysfunkcyjne, gdzie są te środowiska, które są czasami objęte pomocą społeczną, bo już wiemy, że coś złego w tych rodzinach się dzieje, bądź zauważamy na przykład w szkole, że, no, że są jakieś braki w wyposażeniu dziecka, w dożywianiu dziecka, no, dziecku brakuje podręcznika, tornistra i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jest to miejsce na interwencję pracownika socjalnego, na to, żeby przeprowadzić ten wywiad uproszczony, ale w znakomitej większości, podkreślam, tak, o tym, na co wydatkować te środki, decydują samodzielnie rodziny. Z różnych części kraju płyną sygnały o tym, że pojawiają się problemy z wypłatami w samorządach. Są miejsca, gdzie to idzie bardzo płynnie, są miejsca, gdzie tworzą się bardzo duże kolejki. To jest spowodowane czym? Zbyt dużą liczbą wniosków, kłopotami z pieniędzmi, jakimś oporem ze strony samorządów? Jak to wynika z oglądu ministerstwa? Z tym bywa bardzo, bardzo różnie. Rzeczywiście mamy w tej chwili liczbę gmin, które wydały decyzję. To jest 2430 gmin, które już wydało decyzję. Tylko 48 gmin nie wydało decyzji. Nie znam powodu, skoro ta znakomita większość potrafiła sobie poradzić, dlaczego akurat w tych nielicznych, niemalże 50 gminach nie wydano tych decyzji. Natomiast to, co mnie niezwykle martwi, że ciągle są gminy, jest ich ponad 260, które jeszcze nie wypłaciły tych świadczeń, mimo że gminy złożyły zapotrzebowanie na środki, mają te pieniądze na swoich kontach i nie wypłacają. Ponieważ w ustawie daliśmy taką możliwość wydania decyzji w ciągu 3 miesięcy. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć samorządom warunki takiej bezpiecznej, spokojnej pracy, ale ja rozumiem, że od momentu, w którym została wydana decyzja, samorząd powinien niezwłocznie, jak ma pieniądze, dokonać wypłaty, na pewno nie później jednak niż w ciągu 30 miesięcy. A część urzędników samorządowych odpowiada, że są problemy z serwisem Empatia i że to dlatego się opóźniają. Wiemy, że rzeczywiście część gmin, i to przyznaję za usprawiedliwione, miała kłopoty ze swoim systemem informatycznym. I to były te gminy, które były obsługiwane przez jedną z firm i swój system dziedzinowy dostawały dosyć późno. Ale ja mówię o tych samorządach, które mogą dokonywać wypłaty, bo nie mają kłopotów z systemem informatycznym. Mają środki, bo złożyły zapotrzebowanie do wojewodów i ciągle nie realizują tych wypłat. Będę miała taki zaktualizowaną informację po 20. I na pewno te wszystkie gminy, które nie dokonują wypłat, na pewno poinformuję o tym, które to są gminy, które jeszcze nie wydały. Myślę, że zamieścimy wykaz tych gmin na stronach internetowych ministerstwa. Chciałabym je zmobilizować do tego, żeby jednak płaciły na bieżąco, że nie ma żadnych najmniejszych powodów do tego, żeby zwlekać z tą wypłatą, jeżeli są wydane decyzje, jeżeli są zabezpieczone środki. To trzeba robić to płynnie. Jeżeli ponad 2000
1400 gmin sobie dało radę, to myślę, że te pozostałe powinny też to zrobić. Kiedy rano zaprosiliśmy słuchaczy Sygnałów Dnia w Radiowej 1C do tego, by zadawali własne pytania do pani minister, okazało się, że właściwie bardzo dużo było tych pytań, także program 500+ z całą pewnością wielkie emocje budzi, ale myślę, że 9 na 10 pytań to były właściwie bardziej opinie niż pytania, że to jest program niesprawiedliwy. Jednak to, że takie samo 500 zł otrzymuje rodzina biedna i rodzina bardzo bogata, którą stać na to, żeby wychowywać dzieci w luksusowych warunkach, to cały czas budzi wielkie emocje. Emocje oczywiście budzi, bo pieniądze zawsze budzą emocje i tu pomoc jest wyraźnie adresowana na drugie dziecko, bo celem naszego programu był ten efekt pronatalistyczny. Mówiliśmy o tym, że zależy nam na tym, żeby polskie rodziny były liczniejsze. W związku z tym chcemy zmienić ten model z 2+1 na 2+2. Wiemy, że niezależnie od sytuacji materialnej na to pierwsze dziecko rodziny się decydują, natomiast ta decyzja o drugim dziecku często jest powiązana z obawą o pogorszenie sytuacji materialnej. Poza tym no też nie ukrywamy wyraźnie, że w sytuacji, gdyby program miał objąć wszystkie dzieci do 18 roku życia, jego koszt nie wyniósłby w skali roku 23 miliardy złotych, tylko 40 miliardów złotych, więc też są z drugiej strony ograniczenia finansowe. W związku z tym musieliśmy dokonać wyboru, który z tych celów dla nas jest niezwykle ważny. Jedno pytanie, pytanie od pani Grażyny, słuchaczki Sygnałów Dnia. Wybraliśmy, żeby zadać w całości. Czytam. Pani minister, tak obserwuję swoich sąsiadów i dochodzę do wniosku, że 500 zł na dziecko powinno być przyznawane tylko wtedy, gdy choć jedna osoba pracuje. Bo wtedy nie byłby to zasiłek, ale także zachęta do pracy. Dlaczego tak nie jest, pyta pani Grażyna. No z bardzo wielu powodów. W Polsce też nie ma przymusu pracy, proszę państwa, tak? No nie wyobrażam sobie, żebyśmy wprowadzili też przymus pracy dla matki, która nie pracuje, bo ma piątkę dzieci. Więc powód tu jest też oczywisty. My będziemy obserwować rynek pracy, bo pojawiały się takie obawy, że przyznanie tego świadczenia może działać dezaktywizująco na rodziców. Tu w szczególności zwracano uwagę na aktywność zawodową kobiet. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała za jakiś czas. Ja nie podzielam tych obaw, ale oczywiście trzeba to zbadać, zobaczyć rzeczywiście, jak rynek pracy na to zareaguje. Raczej mieliśmy też odwrotne sytuacje, że z obawy, że kobiety odejdą z pracy, na przykład w handlu, wzrosły wynagrodzenia. Dzisiejsze dane podają informację, że na rynku pracy wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż przewidywano. Jest ponad 4%. Więc to są korzystne sytuacje na rynku pracy, ale rzeczywiście to będziemy bardzo uważnie cały program monitorować i wyciągać z tego wnioski należyte. Rozmawia pani często z ministrem finansów Pawłem Szałamachą? Czasami omijam go szerokim łukiem, ale oczywiście, że rozmawiam. Bo chciałem się zapytać, czy jak pani rozmawia, to on drży ze strachu. Wie pani, do czego pije? Pani udzieliła takiego wywiadu w połowie marca, w którym powiedziała pani, myślę o kolejnych krokach po programie 500+, ale gdyby o moich planach usłyszał minister Szałamacha, to pewnie drżałby ze strachu. To było trochę żartobliwe, bo wiadomo, że kasy musi pilnować minister finansów. Taka jest jego rola. I ja jestem osobą twardo stojącą na ziemi. Przez wiele lat pracowałam w Komisji Finansów Publicznych razem też z panem ministrem Szałamachą i mam świadomość też odpowiedzialności finansowej za te decyzje. Dzisiaj wiem, że musimy bardzo dokładnie policzyć naszą 500-kę. Szacunki mówiły o uprawnionych 3 700 000 polskich dzieci, które dostaną to świadczenie. Dzisiaj liczba wypłaconych świadczeń dotyczy niemalże 1 200 000. Jesteśmy po połowie maja. Zobaczymy, jak te szacunki nasze wstępne zderzą się z rzeczywistością. Przypomnę, że samorządy na przykład mówiły, że nasze dane są niedoszacowane, że absolutnie oni uważają, że będzie więcej tych uprawnionych. Mamy na przykład gminy, które twierdzą,
twierdzą, że to jest 100% zapotrzebowania, że mają dobre rozpoznanie i że nasze szacunki były zgodne, bądź nawet ilość uprawnionych była trochę niższa niż to, co prognozowaliśmy. Ale z tych dwóch liczb, które pani teraz podała, to wynika, że na razie to wręcz dużo mniej niż połowa tych szacunków została spełniona. To jest rzeczywiście tak, tylko proszę pamiętać, że gminy nie wydały, jeżeli mamy 2,5 miliona prawie wniosków i to się zmienia każdego dnia, bo to te dane, o których mówię, to są z 10 kwietnia, a gminy ciągle przyjmują wnioski, a przede wszystkim wydają decyzje, bo czymś innym jest przyjęcie wniosków, a ilość wniosków jest mniejsza, ilość wydanych decyzji nie odpowiada ilości, tak, bo ilość dzieci, które otrzymuje świadczenie, jest większa. Czyli kiedy będzie to można wszystko policzyć? Ja myślę, że to będzie koniec czerwca, to jeszcze nie, ponieważ do końca czerwca będzie można składać wnioski i dostać z wyrównaniem. Myślę, że tak w połowie lipca będziemy mieli dokładną tą ilość. Mocno wyhamowało tempo składania wniosków. Być może to jest tak, że w końcówce czerwca ci, którzy czekają sobie spokojnie, będą chcieli mieć tą kumulację, czyli wypłatę za 3 miesiące. Tego nie jestem w stanie przewidzieć. A może niektórzy odkładają tak jak złożenie zeznania podatkowego. Tak, to jest też dla nas takie trochę charakterystyczne, że ci, którzy może nie potrzebują co miesiąc tych 500 zł, będą chcieli otrzymać na przykład 1500 zł za 3 miesiące. Wtedy będziemy mieli pewność, czy rzeczywiście to będzie niemalże 3 miliony polskich rodzin, czy to będzie 2,5 miliona. No i wtedy minister finansów będzie bardzo dokładnie wiedział, ile będzie nas kosztował ten program. Mówiła minister Elżbieta Rafalska, gość Sygnałów Dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za uwagę. A pytał Piotr Gociek.